Możemy zaczynać? Dzień dobry Państwu, nazywam się Błażej Hrabkowicz i witam bardzo serdecznie na spotkaniu po bloku konkursu krótkometrażowych debiutów. Ten blok za nami. Witam też tych z Państwa, którzy nas oglądają online. O, widzę, że kolejni ludzie nas dołączają, to bardzo się z tego cieszę. Mamy z nami przedstawicieli, przedstawicielki trzech z czterech filmów, które były pokazane. Zacznę od filmu Poniedzieli. Jest z nami operator Tobiasz Człupiński. Tak, kiedy mówię nazwisko, to można być brawo, tak możemy się umówić. Montażysta Tomasz Mączka. Film Na żywo, reżyserka Mara Tamkowicz. I operator Krzysztof Trela. I reżyser filmu Kiosk Daniel Stopa. Proszę Państwa, rozpocznę rozmowę, a potem mam nadzieję, że Państwo się włączą i powiedzą nam, co sądzą o tych filmach, ponieważ to jest cykl Szczerość za Szczerość, mogą też Państwo krytykować. Później najwyżej pewne stany depresyjne twórcy będą musieli sobie z nimi poradzić, niestety, trudno. Tak to wygląda, spotykamy się z publicznością i z reakcją na filmy. Ale mówiąc serio, to zachęcamy, żeby Państwo pytania zadawali i też opiniami się dzielili. Zacznę może od Ciebie, Tobiaszu, bo tak jesteś bardzo blisko po mojej prawicy. Jakbym mógł, Mara, poprosić o mikrofon, gdybyś mogła podać. O, świetnie, dziękuję. To jest film, który jest rozegrany właściwie między dwójką bohaterów i w niewielu lokacjach, ale jednocześnie mam wrażenie, że jest bardzo, ma bardzo wyrazisty styl wizualny. To znaczy on jest naprawdę, jest to film, za którym stała jakaś charakterystyczna bardzo koncepcja i tutaj zwracam się do ciebie z pytaniem. To nie jest pytanie, dlaczego czerni i biel, bo to jest zbyt proste, ale jaką wrażenie z reżyserem mieliście wizję tego? Bo to jest jakiś psychologiczny dramat, ale on jest moim zdaniem nakręcony nie w takim prostym realizmie psychologicznym jeden do jednego, tylko jest tam coś ciekawszego. Cieszę się, że ta myśl jakby gdzieś została zauważona, bo faktycznie chcieliśmy troszkę tą historię. Dla mnie też Czarnobiel w tym filmie działa troszkę tak, że i urealnia tą historię, i odrealnia na swój sposób, że jest to rodzaj takiej, można powiedzieć, marzenia sennego, chociaż nie do końca, ale właśnie od samego początku mieliśmy takie myśli, że chcemy to zrobić czarno-białe, bo w naszej ocenie sprzyja to właśnie tej intymności i budowaniu tych mikro rzeczy między tymi bohaterami. I to tym było to podyktowane. A wy kiedy myśleliście o pracy kamery, to ta kamera też miała być jakoś blisko tych bohaterów? Bo ja mam wrażenie, że w tym filmie, owszem, czuję tę intymność między nimi, ale jednocześnie ta kamera jednak ogarnia tyle dużo przestrzeni, żebym ja też się poczuł osadzony w tym świecie wokół. Tak, no to znaczy chcieliśmy osiągnąć, wydaje mi się, że udało się ten efekt osiągnąć, takiej obserwacji, żeby ta kamera nie była zbyt aktywna, bo też nie wniosłoby to moim zdaniem do historii, gdyby nagle to było wszystko z ręki, takie bardzo, znaczy może by wniosło, ale na inny sposób. Tu postawiliśmy na taką bierną, w cudzysłowie to oczywiście, ale obserwację, no, która daje nam szansę jakoś spojrzeć na to może trochę szerzej, jakoś się zastanowić, co tam między nimi tam się tworzy. Tomek, ten film też ma moim zdaniem bardzo interesujący rytm, to znaczy on jest wyznaczany tymi, powiedzmy, rozdziałami, które tam są, ale w ogóle mam wrażenie, że to nie jest film, który bazuje tak bardzo na dialogu, co można by pomyśleć, że właśnie historia tej trudnej relacji między nimi będzie na dialogu bazowała. Wydaje mi się, że on bazuje bardziej właśnie na obrazie, to o czym Tobiasz teraz mówił, ale też właśnie na rytmie. Więc powiedz coś więcej o pracy właśnie z reżyserem nad montażem tego filmu i nad właśnie budową przepływów i rytmów tej historii. Przede wszystkim bardzo dziękuję, bo faktycznie bardzo pieczołowicie dbaliśmy o to, żeby ten rytm w filmie właśnie był taki, jaki, no, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć, może w ten sposób. Jeśli chodzi o rozdziały, to jest absolutnie pomysł montażowy. Tego nie było w scenariuszu, tylko w pewnym momencie, jak oglądaliśmy którąś wersję, poczuliśmy, że film się sam naturalnie dzieli na te dni. I jakby też z tytułu Poniedzieli, który był jakby oryginalnie scenariuszowy, tak wyczuliśmy, że podzielenie tego po prostu w taki może nie do końca klasyczny sposób, w tak krótkim metrażu właśnie na te rozdziały, ale to się pojawiło, zaczęło bardzo dobrze funkcjonować
I tak faktycznie jest też tak, że ten dialog, jest, ten film jest bardzo skąpy, jeśli chodzi o ilość wypowiedzianych słów, prawda? Tak naprawdę z bardzo szczątkowych informacji musimy się dowiedzieć, co się między bohaterami w przeszłości wydarzyło. I no dbaliśmy o to, żeby tego dialogu właśnie nie było za dużo, żeby te pauzy były absolutnie jak najdłuższe, żebyśmy, jak obserwujemy głównie Monikę Kwiatkowską, która gra główną rolę. Tak, która gra główną rolę, żebyśmy jakby czuli ten moment, w którym ona naprawdę, jakby, no, że tam dużo jest zmian, jakby następuje w jej życiu, nie? Jakby, że to jest taki graniczny moment, który oczywiście wiemy, wyznacza nam pies, ale... ale że to jest jej graniczny moment i jakby być... Najważniejszym naszym celem właśnie było dbać o ten rytm, żeby było bardzo powoli, tak, ale żeby płynęło, ale żeby być też bardzo blisko Moniki. Skoro mówimy o momentach granicznych, to twój film Mara, czyli Na żywo. No tak, jest tam zdecydowanie moment graniczny, ale przede wszystkim oglądając twój film pomyślałem, czyli jednak można opowiedzieć o zbrodniczym systemie totalitarnym i ludziach w tym systemie, kręcąc kilkunastominutowy film w jednym mieszkaniu. I to jest, to mnie rzeczywiście w tym w waszym filmie bardzo, bardzo uderzyło. Czy od początku taka była koncepcja, żeby rzeczywiście to działo się w tym jednym mieszkaniu, w tym danym momencie i żeby ten szerszy kontekst nie był bezpośrednio jakby w kadrze i w filmie, tylko żebyśmy my go gdzieś widzieli na obrzeżach? Tak, tak. To była koncepcja początkowa, od tego wychodziliśmy, że jesteśmy w stanie opowiedzieć ten krótki epizod, który się dzieje w tym jednym mieszkaniu. Zresztą no, ta historia się wydarzyła w tym mieszkaniu. I mieliśmy też no, te szczęście, że mogliśmy pokazać to, co się dzieje, w sensie ten kontekst, poprzez materiały faktycznie nakręcone poprzez dziennikarki, które posłużyły inspiracją do głównych bohaterek. Więc używając materiałów dokumentalnych na inscenizowanie których no, absolutnie nie mieliśmy ani przestrzeni, ani czasu, ani też no, nie ma szans, żeby to dawało tak... prawdziwe uczucie, gdyby to było wyreżyserowane. Więc tak, no tak zakładaliśmy, że będziemy to robić w tej takiej klaustrofobicznej przestrzeni, budując opresyjny świat dookoła poprzez materiały dokumentalne, ale też poprzez dźwięk tej wojny, która otacza nasz mały czołg. To rozumiem, że w inscenizacji to też stwarzało pewnego rodzaju wyzwania albo szczególne zadania w kontekście inscenizacji, prawda? Bo jednak jesteśmy w jednym pokoju, bo tam na chwilę zaglądamy do pokoju, gdzie jest rodzina właściciela tego mieszkania. Troszeczkę też jesteśmy na balkonie, no ja wiem, że jest tam balkon, ale to rozumiem, że cała koncepcja inscenizacji twoja musiała być dostosowana też do tego, więc na czym ci tutaj głównie zależało? Przede wszystkim bardzo ważne było dla mnie to, żeby już na etapie kręcenia dokładnie podjąć decyzję, kto tą historię prowadzi i co chcemy widzieć w którym momencie, bo ten film też nie jest zmontowany w taki klasyczny sposób, to nie jest nakręcone na strony. To było kręcone w jednym ujęciu i pocięte jak materiał dokumentalny. Czyli nie ujęcie przeciw ujęcie. Nie, to było jedno ujęcie, które powtarzaliśmy od początku do końca. Które właściwie no bardzo niewiele się od siebie różniło. Są tam przejścia oczywiście, które gdzieś nam umożliwiają przyspieszenie i to jest zmontowane też właśnie jako materiał dokumentalny, który trochę nie ma szansy na to, żeby się powtórzyć. Więc na etapie planowania tej inscenizacji, poza tym, że musimy się zmieścić w tym mieszkaniu, musimy podjąć decyzję, co pokazujemy, a czego absolutnie nie, bo było. To też musieliśmy podjąć decyzję, który z bohaterów w którym momencie musi w tym kadrze być. No poza główną bohaterką, która prowadzi tą opowieść, też jakby pojawienie się tych innych postaci było precyzyjnie zaplanowane przed tym, jak zaczęliśmy to kręcić. Czyli to kwestia choreografii właściwie była trochę, tak? Że właśnie kto jest tu, kto teraz wchodzi, kto wychodzi? To była kwestia choreografii, ale też jakby to była kwestia w moim odczuciu dramaturgii tej opowieści, bo ta nasza główna bohaterka przechodzi przez różne konfiguracje w różnych planach, w różnych zderzeniach, w różnych sytuacjach
I to uwarunkowuje, kogo widzimy w tym momencie w kadrze i kto jest dla nas ważny. I też uwarunkowuje to, czy chcemy być blisko tej bohaterki w tym momencie, czy chcemy zobaczyć jakiś szerszy kontekst, no to tak. Krzysztofie, w kontekście twojej pracy i też tego, co Mara przed chwilą mówiła, że gdzieś trzeba ustawić światło i podjąć pewne decyzje jednak przed, żeby wiedzieć jak to nakreślić i jak tę opowieść poprowadzić. Czy dla ciebie to było rzeczywiście gdzieś tak właśnie na pograniczu ustalania pewnych rzeczy przed i planowania z chwytaniem mimo wszystko czegoś trochę jak w kinie dokumentalnym? Bo ten film to Mara już powiedziała, że on jest filmem aktorskim, fabularnym, ale ma coś w sobie ze stylistyki dokumentu. To znaczy tak, na pewno poświęcenie tego było wyzwaniem, to przyznaję, ponieważ w trakcie prób Mara stwierdziła, ponieważ pierwotnie planowałem coś poświecić oczywiście z sufitu, ponieważ robiliśmy 180 stopni, widziała kamera. No ale w pewnym momencie podczas prób Mara powiedziała, wiesz Krzysztof, ja bym chciała, żebyś tu zaszwankował na sufit. Więc tak, w tym momencie pojawiło się takie pytanie, to jak ja mam to poświecić? Cały plan legł w gruzach. Oczywiście nie mogliśmy, że tak powiem, ominąć. A już tak się cieszyłeś, że to wymyśliłeś. Tak, dokładnie. Już był w ogródku, już witał się z gąską. Więc ostatecznie zdecydowaliśmy się zrobić taki trochę taką, znaczy powiedzmy dokumentalną właśnie stylistykę. Światło głównie było z, no tak jak widzieliście, z takich lamp, które emitowały światło z nad kuchni po prostu. Zapomniałem, jakie było pytanie, szczerze powiedziawszy. Nie, właśnie o tę pracę, która po pierwsze o to oświetlenie, ale o choreografię, tak? Nie, to o choreografię też, ale to swoją drogą, bo to ciekawe też pewnie z twojego punktu widzenia, ale o pracę, która trochę chyba z tego, co rozumiem, nie wiem, czy dobrze rozumiem, polega na planowaniu pewnych rzeczy, okej, okay, ale też jednak ma to dużo wspólnego ze stylistyką dokumentu i z chwytaniem pewnych rzeczy tam na miejscu. Najbardziej tak, no chcieliśmy zachować, tak jak mówisz, taką stylistykę dokumentu, taki trochę nawet, nie wiem, reportażowy sznyt, można powiedzieć. Dlatego i to światło, które miało być takie naturalne, powiedzmy, jak i praca kamery, tak? No, robiliśmy to, tak jak Mara mówiła, właściwie w jednym ujęciu wszystko, tych dubli było sporo, więc to też było wyzwanie jakby czysto fizycznie, że tak powiem. Bo te ujęcia były długie, jak rozumiem. No, takie około 15 minut. Mhm. I tych dubli było ze 20, myślę. Bez przesady, 11. Nie, było więcej. Nie liczymy przerwa. A, okej. Okay. Czyli tych po 13 minutach przerwanych nie liczymy. Dobrze. No więc tak. I choreografię trzeba było też troszeczkę dopasować, że tak powiem, do naszych warunków oświetleniowych, co na etapie prób gdzieś tam wyszło. Tak, chyba tak to wyglądało właśnie. To tę ilość dubli ustalimy jeszcze później, a teraz do Daniela się zwrócę. Daniel, to jest niesamowite, że i chyba to też pokazuje siłę kina dokumentalnego. Kiedy obejrzałem ten film, miałem poczucie, że w tym kiosku, w tej bardzo małej przestrzeni, znalazłeś bardzo dużo, bo znalazłeś nie tylko te bohaterki, ale znalazłeś opowieść w ogóle o czymś szerszym, o jakimś zjawisku, którego te kobiety też są częścią i to jest ich doświadczenie, ale nie tylko ich. I tak zamknąłeś tak dużą cały świat, albo przynajmniej dużą część tego świata w tym kiosku, więc takie miałem wrażenie i moje pytanie do ciebie jest, kiedy jakby narodziłeś wtedy to przekonanie, kiedy zobaczyłeś właśnie, co w tym kiosku masz? Co w tych bohaterkach masz i jak to jest świetny materiał? Raczej w sumie to nie zauważyłem tego w kiosku, tylko w zakładzie szewskim, bo znałem męża jednej bohaterki i on miał zakład szewski i robiłem to takie ćwiczenie dokumentalne i przyszła Ania, jedna z bohaterek, ale też poznałem jakby tą historię rodzinną. I zobaczyłem, że ona tak emocjonalnie, momentami, tak dokumentalnie, gdzie są najlepsze, cały czas przenosi się do kiosku. Że też jakoś to, że one razem współpracują, mają jakąś taką solidarność, też, że przechodzą jakiś taki proces
raz ich relacja budująca się to, że druga bohaterka, czyli Lidka, teściowa, coraz głębiej jest w rodzinie, że też fizycznie się zmienia, jakby trochę pięknieje w tym filmie, że zobaczyłem, że to jest taki mikroświat, gdzie mogę opowiedzieć właśnie coś więcej, ale to było na zasadzie takiej selekcji, bo były też oczywiście więcej ujęć z zewnątrz, z różnymi członkami też rodziny, ale jakby wszystko, co było najmocniejsze, ograniczało się do tego miejsca i do tych kobiet, więc to właśnie tak dokumentalnie potem... Raczej był taki moment też związany z tym pomaganiem Lidce, co nie, że zarówno Ania, że one jakby w tym procesie trochę nie zwracały też uwagi na nas i mogliśmy razem w tym kiosku funkcjonować i po prostu łapać to, co się rzeczywiście dzieje. Ja lubię taki dokument, kiedy jakby bohaterowie mają proces jakiś do rozwiązania, bo to jest filmowe, co nie, wtedy nie gadają, nie mamy offów, nie mamy, tylko można jakby krok po kroku i zarówno ich decyzje, jak i nasze gdzieś nas doprowadzą. To daje taką normalną dramaturgię, którą dobrze się łapie. Tak, nawiasem mówiąc, bo jeszcze wrócimy na pewno do twojego filmu, ale jednym z autorów zdjęć jest Paweł Chorzępa. Tak. On tam się pojawia, prawda? Rozpoznałem on się go. Pojawia, bo czasami to było trzeba... zaplanowane jako takie hitchcockowskie przejście. To zależy na ile kto zna Pawła Chorzępę, bo to każda scena mówi też coś o człowieku. Ale no czasami trzeba pomóc też rzeczywistości. I szczerze to było tak, że ja kiedyś zauważyłem, Ania co jakiś czas właśnie ten myłak Jeniosk odnawiała, tam są też takie sceny, że ona się z tym brudem ma jakiś taki trochę problem, więc pamiętałem o tym i po prostu poprosiłem też Pawła, żeby parę dubli zrobił i któryś wypalił. Bardzo dobrze. Pozdrawiamy Pawła, którego nie ma tu z nami, ale jakoś jest, bo widzieliśmy go na ekranie. Może państwo mają w tym momencie jakieś pytanie albo komentarz. Proszę, już idę tylko z mikrofonem i... Cześć, dzień dobry. Przede wszystkim fajnie, że... Po prostu mogłem zobaczyć wasze filmy. Dziękuję wam za to, że... I odnośnie właśnie kiosku, mam takie pytanie. Co jakby chciałeś ożywić? Co w tym kiosku tak naprawdę cię tak zainteresowało do tego stopnia, że nie chciałeś wyjść z tego kiosku i jakby nie chciałeś na przykład wejść w historię, co się stało dalej z tym właśnie mężem, czy na przykład jaka... Gdzieś tam taka, jakby co generalnie chciałeś ożywić w tym filmie, co w nas miało wzbudzić, jakie emocje? Dzięki. No właśnie chyba tu jest odpowiedź w tym, co na końcu powiedziałeś, właśnie emocje, bo wszędzie dostawałem naokoło trochę bardziej informacje, a chodziło mi o emocje. Chodziło mi jakby, że sytuacje takie jak urodziny, czy takie właśnie jak ten list z więzienia w tym kiosku były po prostu najmocniejsze. Też ze względu też na rzeczywistość, że to było jedyne miejsce. Jak wychodziłem trochę, to robił się taki dokumentalny teatr, taki film telewizyjny, że one jakby rozmawiały, nawet sytuacja pisma rozwodowego. Jeżeli one by je pisały w domu, to nawet żeby było rzeczywiste, to trochę byłoby... Pewnie siadłyby przed komputerem w domu, a tu przychodząc jeden klient, drugi, to ja widziałem, że no, jako dokumentalista lubię to życie mieć, co nie? Czyli emocje, życie, bohaterowie, no po prostu taki mikroświat, który mnie tam przyciągał i to była potem, tak jak mówię, selekcja najlepszych materiałów i one wszystkie sprowadzały się po prostu do kiosku. Ja nie musiałem stamtąd wychodzić. Wychodzę, prawda, jest tam taka przerwa, ale ona też jest po to, żeby też ten problem zobaczyć, o którym one mówią, żeby namacalnie poczuć, z czym one się mierzą, żeby to nie były tylko właśnie gadające głowy, ale myślałem, że to są po prostu ważne momenty też. Czy ja mogę zadać 3 pytania do Sebastiana Tomka i do reżyser na żywo? Tobiasza, Boże, przepraszam. Niestety z nami nie ma.
A, dobra, jakoś. Dobra, to ja mam pytanie numer jeden. Zadam trzy hurtowo, dobra, żeby. Numer jeden, dlaczego zdecydowaliście się na czarno-biały. Na czarno-biały film. Do ciebie, Tomek, jakby jakie, nie wiem, emocjonalne albo merytoryczne uzasadnienie według ciebie ma to cięcie oko bohaterki i pies, i oko psa? A do ciebie będę miała pytanie, bo tam na koniec było napisane, że te dziennikarki w 2021 roku zostały skazane na 2 lata więzienia i czy one wyszły albo zaraz wyjdą? Czy to się po prostu dobrze skończyło? Dziękuję. To może, dobrze. To odpowiadając na pytanie, dlaczego Czarnobiel, myślę, że już też to powiedziałem chwilę temu, ale wydało nam się to jakby naturalne dla tej historii, że ta Czarnobiel pomoże jakby skupić się na emocjach, a troszeczkę odrealni tą rzeczywistość dookoła, w sensie, że to mogłoby się równie dobrze wydarzyć wczoraj, 5 lat temu, 10 lat temu, że jakby powoduje to, że to ta historia troszkę nie jest określona tu i teraz, ale też nie jest powiedziane, że to się naprawdę wydarzyło. Tak przynajmniej ja to już odczuwam, ale od samego początku wiedzieliśmy, że, znaczy chcieliśmy, żeby to było czarno-białe, bo tak to czuliśmy. O, tak. Tak, jeśli chodzi o oko, no to dla nas to był punkt czegoś, co w głównej bohaterce umiera. I przez to, że mieliśmy wcześniej uśpienie pieska, no to po prostu to było ujęcie, które było w 100% zaplanowane i tak było od samego początku grane, że będzie tam cięcie do tego oka psa. To nie jest pomysł montażowy, to po prostu było tak wymyślone już zdecydowanie wcześniej. No i to po prostu jest moment graniczny dla Mileny. To jest po prostu taki punkt. Jeżeli chodzi o dziewczynę, to Daria Czulcowa, która jest inspiracją do operatorki Oli w filmie, odsiedziała w pełni swój wyrok 2 lat więzienia i wyszła we wrześniu 2022. Natomiast Kacia Andrzejewa, która jest inspiracją do dziennikarki Leny, mniej więcej 6 miesięcy przed końcem jej wyroku dostała nowe oskarżenie i została skazana za zdradę stanu, które na drodze apelacji zmieniono na szpiegostwo i teraz odbywa wyrok 8 lat i 3 miesięcy więzienia. Tak, 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 w kolonii karnej jest teraz. Tak. To nie była niestety pozytywna informacja, ale no niestety wszyscy wiemy, jak to w tym momencie na Białorusi wygląda. Czy miejmy nadzieję, że jakimś zbiegiem szczęśliwej okoliczności udaje się z tej kolonii wyjść wcześniej i że nie będzie żadnych nowych oskarżeń sfabrykowanych. Dobrze, czy ktoś z Państwa ma, jeszcze Pani, tak? Dobrze, to tylko... Jeszcze chciałam o kiosk zapytać, bo jakoś tak mnie bardzo zafascynowało to, że ta kamera jest po prostu no, prawie w twarzach tych bohaterek i zastanawiam się, bo cały czas też, bo jak kamera jest tak blisko i jest to prawdziwy człowiek, no to czasami też czuć na tej twarzy, że to nie jest dla niego naturalne, a te bohaterki jakoś totalnie w to weszły. I po pierwsze chciałam zapytać, jak rozwiązaliście temat pracy kamery tam, i jak to się stało, że one tak naturalnie się w tym odnalazły? To raczej zgadza się, że musieliśmy być bardzo blisko w sumie. Tak jak tutaj siedzimy i rozmawiamy. Tak mniej więcej była kamera. I technicznie no to używaliśmy obiektów makro, żeby to w ogóle, bo pierwsze 2 dni zdjęciowe to niestety miałem trochę rozmazane bohaterki w materiale i to średnio było do użycia. Więc to tak technicznie, a tak jakby podejścia, to my nie mieliśmy wyboru trochę, bo ten kiosk naprawdę jest taki, że ja ostatnio po jakimś czasie tam musiałem dograć kilka dźwięków i bohaterki już dały mi klucz, żebym sobie pojechał i dograł te wszystkie rzeczy i my się nie mogliśmy tam zmieścić z dźwiękowcem, to ja nie wiem, jak my tam w czwórkę siedzieliśmy, bo zazwyczaj ja tam nagrywałem dźwięk, był operator, który siedział na ladzie, zazwyczaj i tak szwenkował i na tych ludzi,
Więc było ciasno, ale z racji, że nie było wyjścia, no to też nie mieliśmy gdzie za bardzo odejść, co nie? Więc one to rozumiały i trzeba było wysiedzieć, jakby tak się mówi zawsze. Że wiadomo, że na początku mówimy, żeby nie patrzyły w kamerę, ale też się znaliśmy trochę wcześniej przez właśnie mówię męża, przez trochę odrobiliśmy pracę domową jakby w znajomości. A potem, nie mieliśmy, nawet ciężko mi powiedzieć, jak można by to inaczej nakręcić, bo nikt nas nie miał gdzie uciec, co nie? Więc trzeba było siedzieć na twarzy, co potem uważam, bo mieliśmy czasami takie trochę szersze ujęcia i one jakoś gorzej działały, że to właśnie wejście w twarz i bycie jakby bliżej, tak turbo, ekstremalnie, co nie? To te ujęcia jakby najbardziej taką poetykę robiły właśnie tej ciasnoty i bycia właśnie w kiosku. To rozumiem, że one dosyć szybko się przyzwyczaiły, tak? Do tego, że jest tam tak ciasno z wami razem. No tak, tak, tak. To one się, my też się przyzwyczailiśmy. Ja pamiętam, że zawsze jak to Stasiu, on tak nigdy nie mówił, kiedy szwenkuje. I to zawsze, bo ja czasami byłem między jeszcze tymi kobietami, więc takie padni robiłem na podłogę. Tam jest takie nawet ujęcie właśnie szwenkowania, jak jest Lidka i jest na Anie, jak ona wychodzi na papierosa, tam takie ostrzejsze, to ja też właśnie tam próbuję, blokuję sobą pewnie te drzwi. No przeszkadzaliśmy niby sobie, ale trzeba było jakoś działać, co nie, to tam się nie przestawi, nie zbuduje studia, co nie, ktoś, więc tu tak to wyglądało. Przyzwyczailiśmy się po prostu. Skoro Paweł Chorzepa był na ekranie, to mogłeś zostawić jakieś ujęcie, gdzie padnij robisz na przykład, tak. To byś się miał swój taki, wiesz, znak reżyserski w filmie. A Paweł był akurat taki największy, prawda? Więc, tak. Więc pamiętam, że było w ogóle tam, to też taki klimat robiło, że tam było duszno zazwyczaj. Jeszcze lato to była już taka bardzo duchota i to też oddawało trochę ten klimat. Tobiasz i Tomasz. Są jak bohaterowie jakiegoś komiksu, który chętnie bym przeczytał. Jeśli mogę o mikrofon poprosić. Bo nie ma z nami Sebastiana oczywiście, no, ale to, o co zapytam teraz, ma też oczywiście swoje przełożenie na operatorsko-montażowe rozwiązania, bo ten film jest też podróżą tej głównej bohaterki, przede wszystkim jest podróżą tej głównej bohaterki granej przez Monikę Kwiatkowską. I muszę przyznać, że miałem takie doświadczenie oglądając ten film, kiedy ona się kładzie w tej wannie i bierze tę żyletkę i sobie myślę, nie, on, przecież to będzie straszny finał, okropny. No a potem wiemy, jaka jest odwrotka. Rozumiem, że to było zamierzone, żeby troszeczkę widza tutaj wpuścić w maliny, ale powiedzcie coś więcej właśnie o tej koncepcji, bo na pewno też z Sebastianem o tym rozmawialiście i o tym właśnie, jak rozwiązaliście to wpuszczenie w maliny widza i ten finał jej podróży od strony operatorskiej montażowej. Na czym wam zależało? Okej, dobrze, to tak, trochę za Sebastiana. Sebastian bardzo przeprasza, że nie może być z nami, jest niestety dzisiaj na zdjęciach. Wydelegował nas. A więc tak, jeśli chodzi o to wpuszczenie w maliny, to tak, długie dyskusje na ten temat też prowadziliśmy. Troszeczkę zależało nam na tym, że właśnie, żeby wywołać tą reakcję, znowu polisz pato, nie? Jakby oczywiście, nie? Bo tak wiemy, tak jest wielokrotnie, że jak trzeba dobić, to jeszcze mocniej, nie? A polskie filmy to potrafią dobitnie zrobić. Więc absolutnie tak było od samego początku, że miało być właśnie wpuszczenie w maliny. Ciekawą dyskusję tak naprawdę toczyliśmy wszyscy i z producentkami naszymi, ponieważ dyskutowaliśmy na tym, jaka jest tak naprawdę motywacja bohaterki, prawda? No bo jednak ten czyn finalny z żyletką po pierwsze wprowadzamy w maliny, ale dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej pytań było, czy ona przypadkiem nie robi tego specjalnie wszystkiego, nie? Że ona, i to była taka nasza główna myśl i tak po pierwszej układce czuliśmy, że to jest jakaś taka na piramidzie znaczeń najwyższa instancja, do której dążymy, żeby tworzyć jej działanie tak, żeby widz mógł pomyśleć, że ona jest wyrachowana w tym, że to nie jest do końca tak, że to się coś takiego dzieje w tej jej podróży, tylko no, pies był motywem jakby tym granicznym, ale że ona jakby wykorzystuje ten moment, żeby go trochę się zemścić, bo zresztą tam pada to sformułowanie, dlaczego to robisz, żeby było uczciwie, nie? Więc to tak, to na tym nam zależało. Nie wiem, cóż mogę dodać do tego, szczerze powiedziawszy, myślę, że nie. Tomek wyczerpał to pytanie, nic nie szkodzi.
Ale może przykład powiedzieć, czy bo tam też w dosyć szczególny sposób filmujecie te ostatnie, tę ostatnią scenę z nią. No, tam jest bardzo ważne, czego widzimy, co widzimy w danym momencie, a czego nie widzimy, prawda? Tak, to prawda. Ale to jakby stricte techniczne były założenia, czy ta krew jest wystarczająco krwista w czarno-bieli, a to zawsze problem, bo jakby no, krew w czarno-bieli. I to myślę, że najwięcej problemów było właśnie z tym, jak ukazać to, żeby to jednak było prawdziwe gdzieś tam ta krew i ta żyletka i żeby to wrażenie, ale jeżeli chyba się przeniosło, no to wychodzi, że się przeniosło, ale tak, to głównie techniczne jakieś jasne, takie jasne założenie. No i sama łazienka też nie była prostym jakby miejscem, ale nigdy ciasne miejsca nie są, stąd jakby... Tak. Daniel o tym bardzo dobrze wie, przeżyliśmy. Tak, proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie, to za chwilę jeszcze będzie okazja, ale jeszcze bym dopytał Was, Marek Krzysztof, o dla mnie najbardziej przejmującą sceną w tym pełnym napięcia filmie, który zrobiliście, jest scena, w której one już właściwie wiedzą, że zostaną złapane. Już nie ma trochę ucieczki od tego, znaczy nie ma po prostu ucieczki od tego. I ta dziennikarka, tę operatorkę, tak bierze ją, trzyma i mówi jej, co ma robić. Pamiętaj, na milicji to i to. I to mnie uderzyło, że w tym napięciu i w tym chaosie i w tej grozie tam ona ma przytomność umysłu, żeby dać jej tę instrukcję. I sobie pomyślałem wtedy, ile trzeba żyć w takim systemie, w takiej rzeczywistości, żeby mieć taki podręcznik przeżycia w głowie. I chciałem cię zapytać, jak ważna ta scena w ogóle była dla ciebie w przebiegu tej historii? Wiesz co, no, ona była dla mnie ważna akurat trochę pod innym względem pewnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, ile trzeba żyć w systemie, żeby w niego umieć, to są też takie rzeczy, które do tego filmu po prostu nie weszły. Ze względu na to, że dla mnie na przykład to jest oczywiste. Dlaczego osoba wychodząca na prowadzenie transmisji z protestu zakłada 3 pary majtek? Natomiast jak oglądała to montażystka, to ona miała tak, ale o co chodzi z tymi majtkami? Dlaczego? Bo ja nie wiem. Dlatego, że jeżeli zostaniesz zatrzymany, to najbliższa paczka, którą dostaniesz z woli, no to nadejdzie mniej więcej po 3 dniach, bo jeszcze siedzisz w tym areszcie, później jest sąd, później dopiero jesteś przywieziony do celi i później gdzieś tam sprocesowany. Więc przez te 3 dni masz na sobie generalnie to, z czym cię wzięli. Tak, no są oczywiście jakieś rzeczy, których nie możesz mieć, czyli tam nie zakłada się na przykład biustonoszy z fiszbinami, bo nie można w takich rzeczach wejść do środka, nie można mieć sznurówek, nie można mieć pasków. Natomiast każdy, to jest, naprawdę tak jest, że Białorusini pojęcie walizeczki trwogi mają gdzieś tam wbudowane, wiemy dokładnie, co tam leży i ona gdzieś tam stoi przy tych drzwiach. Więc ta scena trochę była też no, na potrzeby, może na potrzeby widza zewnętrznego. No, emocjonalnie dla mnie to jest taka sytuacja, w której operatorka pociesza dziennikarkę, że wszystko będzie okej, ze względu na to, że jest młody i że nie wie, że dla niej to jest pierwszy raz. A dziennikarka, która też czuje no, ciężar odpowiedzialności na sobie za to, gdzie wylądowały na końcu tej historii, chociaż właściwie wcale nie jestem mu winna, bo nie zrobiła nic złego, musi jej to powiedzieć teraz, bo ona akurat już wie, bo ona już to przerabiała. Nie? To jest też, bo Krzysztof jeszcze do ciebie zwrócę, bo to jest też od strony, powiedzmy, pracy kamery, od strony wizualnej, w ogóle od strony dramaturgicznej, jest to jeden z takich dla mnie momentów kulminacyjnych w tym filmie, gdzie my trochę koncentrujemy się na tych dwóch bohaterkach w tym momencie i na tym, co one przeżywają. Czy to dla ciebie, z twojego punktu widzenia, właśnie też był taki moment, że trzeba się na nich skoncentrować, że nasza uwaga jako widzów musi być właśnie tam przykuta, bo to jest ważny moment? Myślę, że tak, jak najbardziej. Przez cały film staraliśmy się, myślę, że najpierw podczas prób jakoś tak chyba intuicyjnie po prostu wyczuć takie momenty, w których z tą kamerą trzeba podejść bliżej. No i to był jeden z takich właśnie momentów. No też musiało być one obie, nie?
W kadrze, w sensie tak, obie tak, w kadrze. Tak, no tutaj było ważne, że to jest jakby trochę zamknięcie historii o tych dwóch bohaterkach i one muszą, że tak powiem, się pojawić na ekranie razem w tej rozmowie, bo chcieliśmy po prostu widzieć obydwie twarze, tak, i to, co na nich się tam rysowało z tych powodów, o których Mara właśnie wspomniała przed chwilą. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytanie, komentarz do naszych gości? Ostatnia szansa. O, chciałem. Dobrze, już, tylko podaję z mikrofonu. Żebyśmy mieli taki powód, żeby później się podnosić. A tak, tak, bo czekacie na tę miażdżącą krytykę, tak, a nie dostaliście jej jeszcze. Nie, jaka presja. O nie, to jest wszystko złe. To wam git? Nie no, ja chciałem powiedzieć, że mi się generalnie mega w kiosku podoba to właśnie światełko kontrowe, kiedy ona się maluje, kiedy jakby ona ją maluje i jakby to jest zaświecone w ogóle no, z zewnątrz prawdopodobnie i jakby to światło zrobiło taką robotę, że według mnie ja się rozpłynąłem i po prostu no, bardzo mi się podobało to światło jakby. Czy wy to jakoś, nie wiem, to wyszło tak spontanicznie, czy to bardziej tak po prostu operator zasugerował i to okej, róbmy. Jak to było? Wygląda to tak, w kiosku akurat, no miałem przyjemność pracować z trójką bardzo dobrych operatorów. Paweł Chorzępa raz, Stanisław Cuskę, on wtedy miał chyba, nie wiem, 19-20 lat i jeździł na zmianę do kiosku i do Lombardu, więc tak do sklepów ogólnie, i Józefina Gocman. I oni bardzo dobrze to czuli, że my nie musieliśmy, bo jakby kombinować tam ze światłem, cokolwiek z jakimiś elementami, to trzeba było jakby wyczuć trochę ten moment, porę dnia. Te ujęcia trwały długo i wybierało się potem. Też miałem bardzo dobrego montażystę, który nie był Polakiem, tylko i on bardzo dobrze też czuł taką warstwę wizualną pod kątem, żeby wybrać ujęcie, gdzie są poszczególne, bo ona się przecież malowała codziennie tam bardzo długo, zanim w ogóle malowała coś, kasę, klient podszedł, to ujęcie trwa mega długo i potem wybrać ten właśnie moment, gdzie ona idzie, coś, który też trochę o niej opowiada, co nie, ale też jest jakiś plastyczny, wizualny, to miałem szczęście jakby bardzo też do współpracowników, którzy w dokumencie i z rzeczywistości potrafią jakby, że niby robimy dokument i to jest rzeczywistość, ale zależy nam na ujęciach fabularnych. Ja tylko tutaj dopowiem, że dla mnie właśnie takim cudownym zupełnie motywem w twoim filmie jest właśnie ta przemiana, czy ten proces, który Lidka przechodzi, bo to ona jest jakby w procesie odzyskiwania siebie, odzyskiwania życia, ale też odzyskiwania kobiecości swojej, mam wrażenie. I te momenty, kiedy ona się maluje, też Ania jej w tym pomaga, są właśnie, myślę, bardzo pięknymi scenami, które pokazują, że ona w ogóle jakoś odżywa też jako kobieta, jako osoba. Bo ja też pamiętam, znalazłem jej z młodości zdjęcia. Ona i tak teraz jest, bo ona po prostu portretami zawsze wygrywała. Miała po prostu mega mocny portret i od tego też się zaczęło, bo z nią w ogóle pierwsze zdjęcia, jakie kręciłem, to były zdjęcia na eksmisji. I my się wcześniej nie znaliśmy. Znałem tylko Michała i Anię i ona jakby, i zobaczyłem te jej portrety chyba i po prostu wtedy, że tu jest film, co nie, że ta twarz, biorę ją bez charakteryzacji, co nie. I potem, no świetna była pod tym kątem i miała takie wewnętrzne, trochę skrzywdzone piękno, które jakby się na nowo tworzyło i to też robiło taki proces. No dobrze, dziękuję. Ty masz pytanie? A fantastycznie, proszę bardzo. Nie ma zasad takich, oczywiście, wiem o tym. Do was mam pytanie, jeśli mnie ucho nie myliło, film jest po rosyjsku, prawda? Po rosyjsku i po białorusku. Po białorusku, właśnie. A nie korciło, bo to pytanie jest takie, czy nie korciło cię, żeby cały film był po białorusku? Mógłby być, teoretycznie. Chociaż praktycznie postać Sergiej, znaczy trochę to jest tak, że jeżeli chodzi o stworzenie takiej rzeczywistości, która byłaby w 100% białoruskojęzyczna, to jest pewien wybór, bo ta rzeczywistość taka nie jest. Więc to, co widzimy w filmie,
jest w moim odczuciu, z mojego doświadczenia, bardzo charakterystyczne też dla tej rzeczywistości, że ten białoruski i rosyjski gdzieś funkcjonują obok siebie. Też te wydarzenia miały miejsce przed początkiem wojny w Ukrainie, więc wtedy też dużo mniej ludzi przywiązywało tak dużą wagę do tego, żeby jednak poprzez język białoruski oddzielić się od Rosji. No ale też są względy stricte praktyczne. Aktorka, która gra Lenę, nie mówi niestety swobodnie po białorusku, więc te kwestie, które po białorusku wypowiada, czyli te fragmenty w rozmowie z redaktorem, w transmisji, no one były dla niej też pewnym wysiłkiem, który musiała włożyć w to. Ona jest Białorusinką, rozumie to, co mówię, ale to nie jest język, którym się posługuje swobodnie. Więc tutaj, wiedząc, że ona to gra, no to też musiałam brać to pod uwagę. Dobrze, dziękujemy bardzo wobec tego. Dziękujemy państwu i zapraszamy na kolejne filmy i spotkania. Do zobaczenia.